Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i zwykle rozmawiam z nimi na tematy związane ze zdrowiem czy ekologią, ale też z bardziej świadomym podejściem do życia. I musiał przyjść taki czas, kiedy podejmę temat bezpieczeństwa w sieci. I sama jestem zdziwiona, bo jeszcze parę tygodni nawet temu mało uwagi poświęcałam na refleksję na temat tego, co dzieje się z moimi danymi w internecie, ale między innymi udział w kampanii związanej z Dniem Detoksu Cyfrowego otworzył mi oczy na ten problem. Dzień detoksu cyfrowego miał zachęcić nas wszystkich do wyłączenia telefonu i do zastanowienia się nad tym, do czego go używamy i przypomnienia sobie, jak miło jest pobyć offline. I właśnie przy okazji tej wspaniałej inicjatywy miałam przyjemność poznać mojego dzisiejszego gościa, czyli Jana Zygmuntowskiego. Jan jest ekonomistą, wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, prezesem Fundacji Instrat i autorem i moim zdaniem prawdziwym ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci. Tematy, które poruszymy dzisiaj, to przede wszystkim uproszczone wytłumaczenie tego, co dzieje się z naszymi danymi w internecie, w jaki sposób my na tacy oddajemy informacje o sobie wielkim korporacjom, które potem wykorzystują je do tworzenia specjalnych, spersonalizowanych komunikatów, które mają wywrzeć na nas konkretny wpływ. Mamy takie czasy, gdzie nasze dane stały się bardzo wartościowe i to one są najcenniejszą własnością wielkich firm. Brzmi to wszystko dosyć strasznie, ale oprócz tego, że porozmawiamy o wszelkiego rodzaju zagrożeniach, dowiemy się też, jak my możemy chronić się w sieci oraz przede wszystkim, co możemy zrobić, aby zmienić tę sytuację, bo ja głęboko wierzę w to, że w jednostce jest siła. I mój dzisiejszy gość również zachęca do tego, aby działania podejmować. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Janem Zygmuntowskim. Cześć Janek. Cześć. Bardzo mi miło gościć Cię u siebie w podcaście. Szczególnie, że tematy, które chciałabym dzisiaj poruszyć, to są zagadnienia, które od niedawna krążą mi po głowie i może wstyd się przyznać, że wcześniej nie miałam w wielu tych kwestiach wystarczająco refleksji i dlatego Ty jesteś tutaj, żeby może trochę mi przy okazji wyjaśnić, dlaczego powinniśmy zainteresować się na przykład tematem bezpieczeństwa w sieci, które jest trochę górnolotnym stwierdzeniem. Natomiast zanim dam Ci dojść do słowa, to podzielę się taką moją refleksją, że ja od zawsze myślałam sobie, że w sieci, w internecie czyha na nas wiele niebezpieczeństw, bo ktoś nas może oszukać, są różnego rodzaju przestępstwa, jest jakiś, nie wiem, czarny rynek. Pamiętam nawet taką sytuację z dzieciństwa i tutaj taka niechlubna może reklama takiego, nie wiem, czy kojarzysz taką stronę Pobieraczek. Ale ja się nagięłam na coś takiego. Taki chomikuj? No, coś tego typu, tylko że ja tam podałam chyba za dużo danych, niczego nie przeczytałam. Kliknęłam akceptuj i chciałam właśnie pobrać jakąś muzykę i parę miesięcy później dostałam maila z wezwaniem do zapłaty, a potem z groźbą sądową i bardzo się zestresowałam. Zawołałam moich rodziców i było mi strasznie wstyd i ja płakałam, ja wiedziałam, że oni muszą zapłacić za mnie karę i że to jest straszne, bo ja podpisałam jakąś umowę. Okazało się, że to był oczywiście jakiś skam i oni nie mieli prawa mnie pozwać, bo ja nie kliknęłam wystarczająco wiele boksów, żeby rzeczywiście mogli sobie tutaj roszczyć prawa do jakichś pieniędzy, ale wtedy rzeczywiście pomyślałam, ok, warto może doczytywać to, co akceptujemy. Natomiast generalnie nie czułam się specjalnie zagrożona przez to, że jestem uczestnikiem życia internetowego, a okazuje się, że te kanały czy te media, które są tak powszechne, jednak nie do końca są takie bezpieczne, więc moje pytanie brzmi, czemu my nic o tym nie wiemy, tylko z tego korzystamy, a tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy? No te przemiany dzieją się strasznie szybko i w czasach jeszcze powiedzmy naszej młodości bardziej, takiej młodości totalnie, jesteśmy chyba oboje przedstawicielami pokolenia, które no uczyło się tego internetu
na samym początku, jak on jeszcze był mailami, pierwszymi stronami internetowymi, forum PHP, BB by Przemo i tego typu klimaty. Gadu-gadu, dokładnie, ten wczesny internet. Wtedy się wydawało tak, tu jest realny świat, tam jest jakiś internet. Ten internet to jest przestrzeń możliwości. Co prawda rodzice chodzą i coś każą mi robić, ale ja w internecie mogę surfować po czym chcę, robić co chcę. Kupować nawet rzeczy, tak? Tutaj przykład chociażby tych pierwszych platform sprzedażowych. Mogę rozmawiać z kim chcę i o czym chcę. I to wydawało się taką przestrzenią wolności. Mhm. Tak też to przedstawiali ci wszyscy technooptymiści z Doliny Krzemowej. Oni tak mówili, że to jest przestrzeń przedsiębiorczości, ekspresji i tak dalej. No ale w międzyczasie internet totalnie zmienił swoje oblicze. To znaczy on nie jest czymś osobnym od realnego świata, jest po prostu nową warstwą realnego świata i okazuje się, że po pierwsze dane, które można z nas zbierać, można nas obserwować i te dane, one mają bardzo dużą wartość. One mówią dużo o nas, pozwalają manipulować naszymi wyborami, pozwalają wpływać na to, co, jak rozumiemy świat w ogóle. Pozwalają nas kierować w jedno miejsce internetu albo w inne. Dużym firmom, takim jak na przykład Amazon, pozwalają kopiować sklepy, które odnoszą sukcesy i tworzyć sobie ich klony, tylko lepiej. Więc odkryliśmy, że jest cały ogromny biznes, który wokół tego istnieje i w pewnym sensie po prostu kapitalizm wreszcie znalazł sposób, jak ten internet zacząć przejmować. Ale jak to się stało, że internet zdobył nasze zaufanie w takim stopniu, że my, i mówię też o sobie, automatycznie na wszystko się godzimy? Bo ja też zakładam, że jeżeli coś jest, nie wiem, dzieje mi się nawet jakaś szkoda na platformie, na jakimś medium społecznościowym, to ja się na to zgodziłam, no bo to wszystko musi być w regulaminie. Ja w to wierzę. Ale ja w momencie, kiedy ten regulamin podpisuję, czyli kiedy się loguję, kiedy się rejestruję, to ja automatycznie wszystko zaznaczam, bo wierzę, że tam nic złego nie może być zapisane. No, znasz kogoś, kto na pewno zna, ty na pewno znasz kogoś, bo jesteś w tej branży, ale ja nie znam ludzi, którzy czytają regulamin przed zalogowaniem. Ile osób loguje się na jakiej stronie za pośrednictwem na przykład Facebooka, czy za pośrednictwem swojego maila konkretnej marki typu Google'a. Jakby skąd się wzięło to zaufanie do takiego stopnia, że podpisujemy te umowy codziennie i zakładamy, że nic tam nie będzie. A przecież jak idziesz, nie wiem, do pracy, no to czytasz umowę o pracę. Wiesz co, no bo najtrudniej zbuntować się przeciwko rzeczom, które są wszędzie wokół jak powietrze, nie? Czy my sobie zdajemy sprawę, że wokół nas powietrze jest codziennie, jakby oddychamy nim, ale trochę nie zwracamy na nie uwagi, widzimy przez nie, tak? I to, że my mamy na przykład smartfony, które mają systemy operacyjne dosłownie dwóch graczy, tak, czyli Apple'a i Google'a, iOS i Android odpowiednio, i to oni są takimi tak zwanymi gatekeeperami, tak? To oni mówią, jakie aplikacje wolno sprzedawać na tym sklepie, jakie będą kompatybilne, jakie nie będą. Teraz w trakcie koronawirusa próbowano tworzyć te aplikacje do śledzenia kontaktów, tak? Mhm. Więc okazało się, że to właściciele systemu operacyjnego mają dostęp do tej technologii, to oni będą mówić rządom, więc mimo że temat dotyczy zdrowia publicznego, podstawowa kompetencja rządów suwerennych, to dwóch producentów tego software'u, tych systemów operacyjnych, będzie mówiło, na jakich warunkach ludzie mają korzystać z tych aplikacji, jak to będzie działało. Więc my nie widzimy tego, bo dostajemy ten produkt i po prostu zaczynamy z niego korzystać, a on subtelnie w tle zaczyna nas inwigilować, śledzić, sprzedawać nasze dane. I ten moment takiego buntu jest dopiero wtedy, kiedy to już tak nas dopada bardzo fizycznie. I ja nie mówię tutaj o właśnie o skamie, tak jak ty powiedziałaś, że ktoś próbował cię naciągnąć, ale chociażby sytuacja z Wielkiej Brytanii dosłownie właśnie sprzed tygodnia, gdzie nowy algorytm został wykorzystany do tego, żeby klasyfikować, ponieważ nie było tych A-levels, czyli ich matur, został wykorzystany nowy algorytm do tego, żeby klasyfikować, kto na podstawie ocen dostanie się na dobre uniwersytety, a kto nie. No i oczywiście szkoły, które są słabe w tym algorytmie, dostają jakiś dodatkowy mnożnik, który ściąga tych ludzi w dół. Więc choćbyś była świetna, jeśli jesteś ze słabej szkoły, nie dostaniesz się już na dobrą uczelnię. Nawet jeśli ta uczelnia cię widziała i już ci proponowała na przykład, że dostaniesz miejsce. W takim momencie widzimy, że te dane i te algorytmy, które są budowane, to jednak są firmy technologiczne, które budują te algorytmy, że one ostatecznie wpływają na tą końcową decyzję. Ta decyzja to jest czyjaś przyszłość czyjegoś życia, tak? To jest decyzja o tym, czy ja dostanę ubezpieczenie, czy nie. Jaka jest składka tego ubezpieczenia? Czy bank powie mi,
Niestety, ale z naszego algorytmu wynika, że nie powinien pan dostać tego. Że pan sobie nie poradzi na rynku pracy, dokładnie, więc nie opłaca nam się podpisywać z panem umowy. I nie będziemy w ogóle z panią rozmawiali, bo po co? Jakby nasz algorytm już to powiedział, mamy wszystkie dane, które były umieszczone w sieci, przeanalizowaliśmy wszystkie zdjęcia i widzimy, że kilkukrotnie wrzucała pani zdjęcia z imprez w godzinach, w których ludzie normalnie pracują, więc nie jest pani godna zaufania. To są dokładnie tego typu historie. I dziś jesteśmy na tym etapie, kiedy z tej ogromnej skarbnicy danych o nas, która jest w prywatnych silosach, w prywatnych rękach tych największych korporacji, dziś z niej są budowane te algorytmy. Za chwilę nasz świat zostanie całkowicie już pocięty, będą ścieżki, którymi wolno nam chodzić i którymi nie wolno nam chodzić, bo aplikacja nie działa, wyznacza nam inną ścieżkę, przydziela nam takie miejsce. To jest w pewnym sensie taka dystopijna, tak, rzeczywistość, taka taka totalitarna, tylko ten totalitaryzm w naszej części świata nie będzie sterowany przez partię chińską, tylko będzie sterowany przez największe korporacje. No ale czy to nie jest trochę tak, że dochodzi do takiej selekcji naturalnej, tylko że w sposób nienaturalny? Że może rzeczywiście tak jest, że te algorytmy znają nas lepiej niż my znamy siebie i nam się wydaje, że ktoś nam odbiera wolność, a tak naprawdę oni po prostu wiedzą, że ci będą lepsi, ci będą gorsi, czy w ogóle, że ten system nadal jest bardzo wadliwy i to jest bardzo niesprawiedliwe. Są tutaj dwa wątki. Pierwszy jest taki, że algorytmy i w ogóle wszystkie technologie są oparte o dane historyczne. Mhm. Więc jedyne, co może robić algorytm, to odtwarzać historię. Czyli jeśli musi być precedens. Tak, a jeśli w historii mamy zaszyte dane pod tytułem, no nie wiem, z powodu systemowej opresji osoby czarne, nie wiem, są w jakichś rejonach bardziej skłonne do popełniania przestępstw, gdzie wiemy, że to nie zależy od koloru skóry, tylko od tego, że ten kolor skóry wiązał się historycznie z niewolnictwem, z bardzo trudną sytuacją, to algorytm nie rozróżnia tego, czy tu jest jakiś kontekst historyczny i społeczny, który może być zmieniony i zmienia się, bo na tym polega cywilizacja, tylko algorytm widzi banalną, głupią rzecz, taki redukcjonizm, no, skrajny, tak, czyli widzi kolor skóry, taka decyzja i nie rozumie tych złożonych procesów. Można oczywiście celowo budować te algorytmy tak, żeby one brały to pod uwagę, żeby były etyczne, niedyskryminacyjne, żeby były transparentne, żebyśmy wiedzieli, co jest w tych bebechach, ale tu pojawia się ten drugi wątek, czyli kto buduje te technologie. No i intencją tych, którzy je budują, jest przede wszystkim, żeby zmaksymalizować, zwiększyć najbardziej jak się da swój zysk. I w związku z tym działania antydyskryminacyjne, etyczne, próba, nie wiem, dawania ludziom jak największego dostępu do wiedzy o tym, co platforma robi z ich danymi, ile na przykład, nie wiem, Facebook, Amazon, Google zarabiają na twoich danych, no to jest działanie wbrew własnemu interesowi. W związku z czym nie mogą tego robić. Muszą jak najwięcej ukrywać, muszą jak najwięcej danych zabierać po cichu i sterować twoimi decyzjami, bo takie produkty sprzedają. Nie bez powodu, no to są dane sprzed paru dni, że po pierwsze w ogóle gdzieś tam mamy informację o tym, że bodajże Apple, tak, przekroczył granicę, nie przypomnę sobie tej kwoty, ale przekroczył chyba 2 bilionów dolarów granicę, a ostatnie giełda amerykańska, która wydaje się cały czas notować wzrosty mimo kryzysu gospodarczego, mimo koronawirusa, notuję je tylko dlatego, że największe firmy technologiczne Google, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft zanotowały wzrosty powyżej 40% swojej wartości. Gdyby nie one, giełda straciłaby 4% w tym roku. Więc to jest tak, że cała gospodarka traci i tylko i wyłącznie te platformy przez te dane i przez tą kontrolę wyciągają z niej wszystko, co tylko mogą. Więc czy potrzebne są im algorytmy, które są etyczne, albo algorytmy, które próbują naprawić historyczne błędy? To nie do końca jest ten interes. Tak, ja muszę chyba przestać zakładać, że tym wszystkim ludziom przyświeca jakaś wyższa idea sprawiedliwości i szczęśliwego świata i też zaakceptować, że normalnym zjawiskiem na rynku, szczególnie kapitalistycznym, jest to, że chodzi o zysk. Ale też warto, myślę, tutaj wyjaśnić, że to, co sprawia, że te firmy, że ich wartość wzrasta, to to, że wzrasta wartość tych danych. Czyli to nie chodzi o to, że my jesteśmy cenni, bo wiesz, można mi się wydawać, że no tak, jesteśmy cenni, dlatego że my kupujemy w internecie, tak? Więc jakby im się opłaca z nami komunikować, bo my napędzamy sprzedaż. A to jakby nasze dane stały się walutą. I jak to działa? Jak oni to od siebie kupują? Dlaczego to jest legalne? Czy to jest legalne?
No, to jest trochę temat sporny. Dosłownie niedawno Komisja Europejska na przykład taki wyrok wydała w sprawie Schremsa, czyli to już drugi był tam, więc on się nazywa Schrems 2, gdzie powiedziała wprost, amerykańskie firmy nie przestrzegają prywatności europejskiej, w związku z czym właściwie zgodnie z tym wyrokiem nie wolno amerykańskim firmom w ogóle posiadać danych Europejczyków, czyli właściwie Facebook, Amazon, Google, jakby oni wszyscy łamią europejskie prawo i powinni natychmiast przestać zbierać te dane. Oczywiście na mocy RODO, które żeśmy sobie wprowadzili, no tam są jakieś ograniczenia do sprzedaży, trzeba informować, no ale w związku z tym, jeśli jakaś aplikacja podłącza się teraz do Facebooka, pyta nas, czy wyrażasz zgodę, żeby miała dostęp do... Tak. No i bardzo często ten dostęp to nie jest tylko ten dostęp, który jest niezbędny, tylko przy okazji weźmiemy sobie dostęp do jeszcze listy całej długiej. To jest mega złudne, sorry, że ci przerwę, ale tam jest napisane, nie przejmuj się, nie będziemy postować w twoim imieniu. I my wtedy myślimy sobie, czyli to nie jest inwazyjne, bo oni nie będą za nas wrzucać postów, tak, ale zabiorą milion innych rzeczy, o których nawet nie pomyśleliśmy. Totalnie się nie boję, że jakaś aplikacja typu Uber będzie w moim imieniu postowała na wallu: hej, przyjechałem dziś Uberem, super przejazd, dziękuję. No raczej właśnie to nie jest zagrożenie, to jest totalnie odwracanie uwagi. To, że dane mają coraz większą wartość, wiesz, w krajach globalnego południa czy trzeciego świata, niezależnie od tego, jak będziemy je nazywać, no tam cały czas ludzie pracują ciężko w fabrykach, budują te sprzęty, wydobycie, nie wiem, w Kongo, w kopalniach jest ogromne, a jednak po prostu system nie wycenia tych rzeczy jako drogie, bo wiemy, że wystarczy wywołać tam, no wystarczy wprowadzić tam kolejną dyktaturę, postawić paru strażników z karabinami, oni będą dalej to robić. I jeszcze taniej będzie. Dokładnie. A w naszej części świata jest tak, że tutaj to, jak kontrolujesz na przykład, że ktoś kupi od ciebie ten produkt, albo że zmienisz czyjeś decyzje polityczne, jest kluczowe. Tutaj jakby ten kapitalizm wycenia tą zdolność manipulacji ludźmi jako bardzo, bardzo cenną, przez co wartość naszych danych cały czas rośnie. Shoshana Zuboff, taka amerykańska ekonomistka, świetnie o tym mówi, że de facto te platformy tworzą no, rynek takich produktów behawioralnych, ale to są produkty finansowe. Mhm. Bo skoro ja gdzieś tam w czasie, kupując dziś reklamę, wiem, ile osób z tej reklamy tą reklamę kliknie, wszystko widać przecież w statystykach tych narzędzi, i wiem, ile osób to kupi, no to kupujesz de facto efekt od razu. Dokładnie, czyli w sumie kupiłem produkt finansowy, wydałem dziś jakąś kwotę, a za jakiś czas mam jakieś zyski ze sprzedaży swojego produktu. Właściwie to jest produkt finansowy, tak? Tak samo jak bym kupował opcje na zboże, bo wiem, że zmieni się cena zboża. No, tylko ten produkt jest mój przy okazji i muszę go sprzedać, ale jakby ta sprzedaż tego produktu staje się drugorzędna. Ważniejsze jest już tylko to, jak ja złapię tych ludzi, wezmę od nich dane i jak ja im włożę akurat to do ręki. No i w takim momencie te dane stają się kluczowe do zarządzania całą naszą rzeczywistością. Stają się kluczowe do tego, żeby sprzedawać wszystkie produkty, usługi, żeby aplikacja wiedziała, czy ta osoba właśnie sprzedać jej to, nie sprzedać, czy tą osobę dopuścić do, nie wiem, tej taksówki, czy jej nie wpuścić. Coraz więcej rzeczy w naszej rzeczywistości będzie sterowanych tym, że aplikacja otwiera mi drzwi. A co, jak mi ich nie otworzy? No, wczoraj na przykład jedna z aplikacji taksówkowych nie znalazła mi kierowcy dwukrotnie, mimo że byli dostępni kierowcy, były różne wymiary cenowe, więc coś, co powinno być w trybie instant dostępne, nagle nie było, bo prawdopodobnie coś bardziej korzystnego czekało na tych kierowców. Nie wiem, może teraz trochę za bardzo się zapędzam, ale myślę, że każdy z nas może dostrzec takie małe rzeczy w naszym życiu, że te aplikacje nie zawsze działają tak, jak my chcemy. I myślę, że to jest super przejście, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy prywatnie, bo nam się wydaje, że to, że podsuwane nam są rzeczy, które nam się podobają, że to jest super. No nie? No bo jeżeli lubię buty i przeglądam sobie buty w internecie, no to potem, kiedy jestem na Facebooku, mam dużo fajnych butów, więc cały czas mam nowe inspiracje, więc komputer wie, co lubię. Ale czy komputer tak naprawdę nie mówi mi, co mam lubić? W dużej mierze tak jest i tu znowu wracamy właśnie do tej rozkminy o tych produktach behawioralnych, że z punktu widzenia tych platform, klient, który jest niepewny, czy człowiek, który jest niepewny i raz coś kliknie i kupi, a innym razem bardzo podobną rzecz nie kliknie i nie kupi, no jest w pewnym sensie zagrożeniem, tak? Jest zagrożeniem dla stabilności zysków, bo on obiecuje tym, którzy kupują reklamy, że będą jakieś zyski. Ci ludzie nie widzą tych zysków, w związku z czym mogą pójść i szukać innych sposobów dotarcia do klienta. To jest problematyczne. Więc żeby uniknąć tego, trzeba zacząć w jakimś stopniu wpływać na ludzi, żeby zacząć im trochę podsuwać, co oni mogą chcieć lubić, wkręcać ich
Były takie badania, że większość osób, które trafiło do, które zradykalizowało się na przykład na, w kierunku skrajnego islamu, takiego, no nie wiem, związanego z dżihadem i w ogóle fanatycznego, fanatycznego kolportowania filmów ISIS i tak dalej, ci ludzie w większości trafili do grup, które podsyłały im te treści i stopniowo wyświetlały się coraz częściej i częściej, trafili z polecenia Facebooka. Ponieważ z punktu widzenia platformy twój profil psychologiczny już prawdopodobnie pasował do tego, że do tego profilu innych osób tym zainteresowanych, w związku z czym platforma uznawała, spróbuje jakoś przekonać cię do tego, żebyś dołączyła do tych ludzi, bo z punktu jej widzenia idealna sytuacja jest taka, że tobie wydaje się, że podejmujesz decyzje samodzielnie, natomiast ludzie są zgrupowani w takie homogeniczne bardzo grupy, gdzie słuchanie tej samej muzyki, te same poglądy polityczne, te same memy, te same produkty są przez wszystkich uważane za fajne. Dzięki temu mamy taki klaster ludzi, wiemy jak oni się zachowują, więc jak przychodzi ktoś, kto chce nam dać kasę na reklamę, wrzucamy to w ten klaster i mamy pewność, że ci ludzie będą tego chcieli. Jeśli są jednostki, które próbują znaleźć się między tymi klastrami, to trzeba nimi tak pokierować, żeby one jednak tam trafiły. Więc trochę zamiast rzeczywistości jednolitej, jednorodnej, wszyscy mają lubić to samo, ty sama, jest tysiąc ścieżek, którymi masz dojść ostatecznie do tych pięciu niemal identycznych wyborów. Nie bez powodu, jak były te afery Cambridge Analytica i tak dalej, okazywało się, że na przykład różnych reklam, które testowano w trakcie kampanii brexitowej, tych różnych reklam było kilkadziesiąt tysięcy, no ale one wszystkie miały prowadzić do jednego wyniku. Masz stać się osobą, która popiera Brexit. Ale po drodze wymyślimy ci, spersonalizujemy ci wszystko. Dostaniesz swoją personalną ścieżkę dotarcia do tego punktu. Dla mnie to jest przerażające i ten film był dla mnie takim impulsem do refleksji na temat, o którym dzisiaj rozmawiamy. I to jest właśnie film na Netflixie, który się nazywa Hakowanie świata. Film dokumentalny, który właśnie mówi o tej firmie Cambridge Analytica i tam analizują dwa case'y, zarówno kwestie wyborów prezydenckich w Stanach, jak i właśnie kampanii brexitowej, które zakończyły się sukcesem, ponieważ bardzo radykalnie zmienili poglądy bardzo wielu Amerykanów czy też Anglików. I ja kiedy usłyszałam, że właśnie, że w ogóle to jest też mega ciekawe dla mnie, że jest ta grupa persuadables, czyli to są chyba ci ludzie, o których mówiłeś, że tak nie do końca przynależą do tych grup, to są ludzie najbardziej podatni, no bo też chyba każdy z nas psychologicznie chce przynależeć do grupy i też do popierać jakąś ideę, więc z tymi ludźmi było najlepiej pracować, bo oni byli gotowi się zaangażować w jakiś case, a najgorsze dla mnie w tym wszystkim było to, że te komunikaty, te reklamy, te spersonalizowane treści były często oparte o fejki. I tutaj jest jakby kolejny temat rzeka, że my też mamy coraz mniejsze zaufanie tak naprawdę do mediów, ale z drugiej strony, jeżeli jakiś fejk zostanie powtórzony wystarczająco często, no to poniekąd staje się prawdą, a przynajmniej akceptowanym fejkiem. I dla mnie to jest straszne też właśnie w tym świecie dezinformacji, że my dokonujemy wyborów tak poważnych, no nie mówię, że chodzi o kupienie butów, tylko tutaj o wybory prezydenckie, bo doprowadziła nas do bycia takim psychofanem Brexitu ścieżka kłamstwa. I to też jest legalne, no bo pod tym się nie podpisuje żadna wyższa instytucja, bo każdy ma prawo zarzucić jakimś newsem i może zawsze powiedzieć, że to nie była prawda, ale to, jaką drogę przeszła ta informacja, już nad tym nie mamy władzy, nawet jeżeli zrobimy disclaimer, że nie, to jednak było fałszywa informacja. Znaczy to prawo istnieje dzisiaj, ale prawo się na szczęście zmienia i Unia Europejska stara się być takim czempionem trochę regulacji. Oczywiście biznes próbuje nas regularnie nastraszyć w gazetach, że no, na przykład wszyscy pamiętamy Akta 1. Tak. 2012, tak? Jakby całe to słynne hasło dotyczące, to było jakoś Donald Matole, twój rząd obalą pornole? Coś w tym stylu. Co było grą na tym, że twój rząd obalą kibole i to była gra na tym. No to wszystko oczywiście chodziło o cenzurę, Akta rzeczywiście było dosyć beznadziejnym tematem. No i teraz koncerny wykreowały hasło Stop Akta 2 przeciwko tematowi, którym jest
Google i Facebook będą musiały płacić wydawcom medialnym za to, że zasysają fragmenty, na przykład zdjęcie, tak, i podpis na stronę, przez co mniej ludzi wchodzi na stronę tych serwisów medialnych, oni mają mniej wpływów z reklam, więc tak zwany link tax miał się pojawić. Okay. No i koncerny oczywiście próbowały to odmalować, że to jest akta 2, mimo że to nie ma nic wspólnego z tym akta, tylko jest... No mi to w ogóle tak jakoś nie trybi razem. Tak, 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 dokładnie. I był tam też drugi wątek, który się cały czas pojawia, czyli jaka ma być odpowiedzialność platform za te treści? No bo jeśli jestem gazetą i jako gazeta puszczam dziennikarza, który napisze coś, co jest oszczerstwem, kłamstwem, nieprawdą, to biorę to na siebie. Biorę to na siebie, bo to ja mam jakby redakcję i po to ta redakcja istnieje. No oczywiście na platformie tak nie jest, bo w teorii każdy ma prawo pisać na niej, co chce. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że mamy farmę botów albo farmę troli, czyli zorganizowaną, płatną operację, gdzie ludzie udostępniają fejki, gdzie ktoś siedzi i cały czas zastanawia się, jak zacząć manipulować ludźmi, ma za to płacone. Czasami to jest oczywiście polityczne, wtedy to jest rzeczywiście, no, albo nawet... No tak było w tych przypadkach. Ingerencja wręcz służb zagranicznych, tak, obcego kraju. No ale to może być też jako kampanie PR-owe, tak, sadzamy sobie 10 osób i wymyślamy, zresztą film Komasy, przecież Hater teraz o tym był, zniszcz mi jakąś tam instagramerkę, czy coś w tym stylu, tak, że masz pokazać, że jej produkty są złe, czy że jej terapia doprowadzi do czegoś złego i kreujemy ten przekaz z niczego. No niestety, ale jeżeli platforma jest w stanie wykryć, a jest w stanie, że te treści są sterowane na przykład z jednego komputera, na którym ktoś się loguje na 10 różnych kont non-stop, no to albo częstotliwość tweetów na przykład jest bardzo duża. Kiedyś analizowałem a propos łańcuchów światła tweety i w tym samym czasie prawicowa strona internetu, niektóre konta były w stanie tweetować co 4 sekundy kolejnego tweeta. To jest niemożliwe. Człowiek nie może tego zrobić. To musi być ustawiane jakoś maszynowo. No to jest tutaj już jakieś nadużycie, tak? Więc to nie będzie cenzura, jeśli te platformy będą ograniczały zachowania, które są toksyczne, które manipulują nami. Platformy się bardzo migają od tego, próbują wmówić nam, że będziemy musieli wtedy wprowadzić cenzurę prewencyjną. No to jest nieprawda, to zależy, jak dobrze zrobimy te regulacje i się da. Historia wielu różnych innych regulacji, tego jak traktowaliśmy takie wielkie korporacje, które próbowały nam pożreć całą rzeczywistość, wielokrotnie pokazuje, że to jest dobre, że trzeba to szybko zrobić, inaczej mali gracze znikają z rynku, a ludzie dostają coraz gorsze produkty. To jest też tak, mówiłeś właśnie, że Europa buntuje się przeciwko Ameryce w tych kwestiach. Tak samo jest na przykład w kontekście regulacji kosmetycznych. W Europie jest bardzo dużo obostrzeń, jeśli chodzi o toksyczne substancje, które są w produktach użytku codziennego. W Stanach tego nie ma, dlatego wiele amerykańskich produktów po prostu nie może być sprzedawanych na rynku europejskim. Czy Twoim zdaniem tak też będzie na przykład z platformami internetowymi, że one będą na wyłączność europejskiej, amerykańskiej? Zaczniemy mieć też inne rzeczywistości internetowe? Czy już tak się zaczęło? Tak zwany splinternet. Dużo się już o tym mówi, też z racji na to, że Rosjanie jako pierwsi w ogóle stworzyli sobie taką możliwość, żeby dosłownie wyłączyć resztę internetu w swoim kraju i mieć tylko własny wewnętrzny internet, niezależny. Nie wyłączyć internet w ogóle, tak jak niektóre reżimy robiły, tylko wyłączyć zewnętrzny internet i mieć tylko swój. Chińczycy oczywiście mają ten słynny cyfrowy mur chiński, więc mają swój osobny internet. Ciekawym zjawiskiem jest to, że TikTok, który teraz cieszy taką dużą popularnością... Właśnie, on jest chyba jakiś niebezpieczny, coś tak słyszałam ostatnio. No, nigdy na nim nie byłam. Znaczy, TikTok tak samo kradnie dane, jak robi to Facebook i Google, tylko kiedy Amerykanie kradną te dane, przekazują swoim służbom, na przykład NSA, przecież afera Snowdena, wiemy to, że tak jest. To nic się nie dzieje, albo mówimy, że to nasi sojusznicy, a kiedy Chiny to robią w podobnych celach, to wtedy jest oczywiście wielka wrzawa i chcemy banować TikToka z kilku krajów. Natomiast TikTok funkcjonuje w dwóch wersjach. Ten TikTok, z którego my korzystamy, mimo że jest firmą zarejestrowaną w Azji, to jest TikTok wyłącznie zachodni. W tym samym czasie w Chinach jest osobny TikTok, który jest operowany przez tą samą spółkę. Ale to jest drugi TikTok, chiński TikTok. Więc być może te niektóre firmy pójdą w przypadku bardzo ostrych regulacji, być może się dostosują. Teraz dostosowały się do RODO, bo w pewnym sensie połączona Unia Europejska jest największym blokiem handlowym na świecie, więc to jest pewien śpiący gigant. My ciągle mamy wrażenie, że jesteśmy mali, niewiele możemy. Często premier naszego kraju właśnie przerzuca duże tematy do Brukseli, mówiąc, że my nie damy rady, niech Bruksela to zrobi, ale ciągle Unia Europejska jest największym podmiotem handlowym całościowo, większym niż Chiny i Ameryka. Więc jeśli my pewne standardy wyznaczamy, to reszta albo się do nich dostosowuje, albo musi się liczyć z tym, że za chwilę
jakieś konsorcjum, na przykład francusko-polsko-niemieckie, wyprodukuje alternatywną platformę i co? I po prostu i zacznie ją tutaj promować. Te firmy, mimo że dziś wydają się wszechobecne i wydają się takie, no, że nie możemy się ich pozbyć, nie możemy z nich wyjść, nie są takie. Jakby istnieją alternatywne do Google wyszukiwarki, które oczywiście mają mniej danych, ale jeśli tylko przeniesiemy dane Google z domeny prywatnej, z ich silosów do domeny publicznej, to będziemy mieli te same dane i możemy wykorzystać je w lepszym celu. Facebook towarzyszy nam w jakiś taki większy sposób, dopiero od dekady może. Więc można wyobrazić sobie i istnieją alternatywne serwisy. Często w Europie mówi się o serwisie Mastodon. To jest Oczywiście nie słyszałam o nim. To jest, bo on nie jest do końca odpowiednikiem Facebooka. Jest bardziej jak Twitter, ale z pewnymi funkcjami podobnymi do Facebooka. I to jest pewien standard bardziej interoperacyjny. To jest bardzo ważne. Właśnie nie jest to zamknięty silos, to jest interoperacyjny system takich własnych małych instancji, takich światów społecznościowych. I teraz mając konto na jednym z nich, nie musisz mieć konta na innych. One mogą się z sobą komunikować. I ci, którzy rządzą daną instancją, mogą zdecydować na przykład, o, instancja neonazistów, nie chcemy, żeby ci ludzie ani widzieli nasze rzeczy, ani postowali u nas swoje rzeczy, tak? Ale możemy się dogadać, że inne instancje tworzą pewien taki archipelag takich małych Facebooków, małych krajów, które ze sobą rozmawiają. I Mastodon jest takim przykładem. On ma w tym momencie nadam parę milionów użytkowników, tak? To nie jest super duże, ale jest przykładem, że tak, to może działać. Okej, okay. Znaczy ja mam, mnie to trochę przeraża. A jeszcze lepszym przykładem, że tak to może działać, jest coś, co pewnie masz i słyszałaś, nazywa się e-mail. O, kojarzę. Jeden protokół e-maila dla całego świata, który wiemy jak działa, wiemy co zrobić, żeby wysłać z jednej skrzynki do innej skrzynki przesyłkę, żeby ta przesyłka tam została odczytana. I teraz wszyscy, czy jest to Gmail, czy jest to Onet, czy jest to Interia, czy jest to, nie wiem, Proton Mail, który jest super bezpieczny, wszyscy korzystają z jednego interoperacyjnego protokołu e-mail. I nie da się go zamknąć. Nie może być tak, że Gmail sobie powie, nie odbieramy od tej pory poczty od kogoś tam, albo oczywiście ma swoje filtry, tak, antyspamowe, tak. Ale my na nie możemy wpłynąć. Tymczasem Facebook jednostronnie ma wszystkie swoje protokoły, które są tajne. Nie można się z nim połączyć, jeśli on nam nie pozwoli. Teraz, kiedy wchłonął WhatsAppa, wchłonął Instagrama, wchłania kolejne usługi, to w tym swoim własnym królestwie, takim feudalnym trochę, on będzie wyznaczał, kto z kim rozmawia, a jeśli ty chcesz zmodyfikować to, na jakich zasadach to działa, to dziękuję, drzwi są tam. Znaczy, z drugiej strony Facebook jest tak zaangażowany w różne afery, jest tak na świeczniku, bo wszyscy go obserwują, że jakim cudem udaje im się wyjść, dobra, nie wiem, czy wychodzi z twarzą w branży, zakładam, że osoby, które rzeczywiście zgłębiają temat, mają swoje zdanie na temat Facebooka i różnego rodzaju afer, które tam się dzieją, ale dla przeciętnego obywatela nadal Facebook jest super, więc jak oni to robią, że są w stanie nadal mieć bardzo dobrą reputację wśród całego społeczeństwa, mimo że straszne, ja słyszałam właśnie chociażby z tego filmu, o okropnych umowach handlowych związanych z właśnie kupowaniem danych, które są potem wykorzystywane do manipulacji. Tak. Oni jakby totalnie umywają ręce i im to uchodzi płazem. Wiesz co, podam ci inny przykład. Przykład Amazona, który myślę, że jest świetny, bo ostateczny impact jest bardzo dotkliwy, a również świadomość tego jest bardzo niska. No to Amazon ma dostęp do wszystkich danych na swojej własnej platformie sprzedażowej, ale jednocześnie prowadzi na niej sklep. Mhm. Swój własny. W związku z czym jest naraz sędzią i graczem w tej samej rozgrywce. Więc kiedy widzi na przykład, że jakieś produkty, które są dosyć standardowe, można je dostać w hurtowni i tak dalej, że one dosyć dobrze schodzą, to robi tak, że natychmiast kopiuje je do swojego sklepu, umieszcza je wyżej w wynikach wyszukiwania, pozwala małym i średnim firmom upaść, a potem sam przychodzi do nich i mówi, że od tej pory będzie od nich wszystko kupował, ale po swoich cenach i na swoich warunkach. I właściwie To jest impact, który dla wielu ludzi oznacza utratę, ogromną utratę miejsc pracy, upadek biznesów, a jednak ludzie ciągle kojarzą, no super, mam w 3 dni dostanę przesyłkę z moim ukochanym produktem. To jest niestety ten problem, że konsumenci, czy użytkownicy i tak dalej, często są po tej stronie, która widzi tylko swoją korzyść, swój przejrzysty interfejs, a nie widzi tego, że jest jakaś druga strona upadających biznesów,
ludzi, którzy tracą pracę, rosnących nierówności. I oczywiście to jest system naczyń połączonych. Gospodarka nie jest jakąś grą, w której jedni mogą w nieskończoność dostawać ładny layout strony, a inni mogą w tym samym czasie cały czas przegrywać i to się jakoś magicznie bilansuje. Wolny rynek tych przesunie i zrobi coś z nimi magicznego. No tak nie działa. Wolny rynek to jest wypadkowa decyzji wszystkich nas, a jeśli na tym rynku jest jeden potężny gracz, który sam decyduje o wszystkim, to nie ma żadnego rynku. Jest już tylko platforma. Platforma wchłania ten rynek, a potem go sobie ustawia, jak jej się podoba. No i to musi nas dopaść, tylko dopada nas w trochę dłuższym terminie. Bo ostatecznie skończy się to przecież tym, że oferta różnych produktów jest coraz mniejsza. Że ty jesteś konsumentką, ale jak próbujesz postawić swój własny mały sklep albo jesteś małą przedsiębiorczynią, nagle się okazuje, że kurczę, szło ci nieźle przez pół roku, a potem nagle znikasz z platformy. Dlaczego? I tego typu rzeczy sprawiają, że my na początku się cieszymy, akceptujemy to. Jesteśmy jak ci mieszkańcy tych takich wysp na Pacyfiku, którzy zobaczyli, jak przybywają do nich z tymi podarunkami, tak? Że są jakieś tam paciorki, kolorowe kamyki. My jesteśmy tak, patrzymy na te kamyki, tak się cieszymy. O wow, ale mam ładne, ale fajne, mogę wysłać do kogoś wiadomość w 3 sekundy. A potem kończy się to tak, sprawdzałem te dane ostatnio, że najwyższe współczynniki otyłości i śmierci z otyłości na świecie są właśnie na wyspach Pacyfiku. Tam, gdzie ludzie żyli sobie przez lata spokojnie, a dziś nie potrafią wyjść z McDonalda. No dobra, wiesz, tak samo jest, możemy mówić na przykład o Ameryce, czy o Indianach i 60... problemach z alkoholem. No tak, to jest dokładnie. Dokładnie to samo. Dokładnie. Daliśmy wam nasze największe skarby, żebyście się potem nimi udławili. Tak. Natomiast taka... to, co przyszło mi do głowy w kontekście tego, co powiedziałeś o Amazonie, to z jednej strony jakby to jest oczywiste, że każdy z nas statystycznie widzi po prostu czubek swojego nosa i kupujemy to, co jest dla nas korzystne. Tak. Ja też nie oczekuję od obywateli, że każdy będzie się zastanawiał 3 kroki do tyłu, skąd pochodzi każda decyzja, którą on podejmuje, każda rzecz, którą kupuje, żeby to było sprawiedliwe, bo w moim przekonaniu nigdy nie będzie i każda moja najbardziej świadoma decyzja i tak wiąże się z tym, że ktoś przegra. Niestety, w sensie w gospodarce, nie mówię, że zawsze w życiu ktoś musi przegrać, wierzę w zasady win-win, ale akurat tutaj niekoniecznie. Natomiast to, co ja myślę na temat tego, co robi Amazon, daj znać, czy to ma sens, że on co prawda bardzo pogarsza sytuację tych małych graczy, ale nie do takiego stopnia, żeby oni umarli. Czyli on ich tak trzyma przy życiu. On im daje tak najmniej, jak mogą do przetrwania, żeby oni za bardzo się nie skarżyli, ale jest to na tyle dużo, żeby ich uciszyć, tak. Ale nie na tyle dużo, żeby oni wstali o siłach i rzeczywiście zrobili coś samodzielnie. I to jest chyba najbardziej przerażające, że oni stają się jakby uzależnieni od Amazona na zawsze i przyzwalają na to. To jest forma wyzysku, ale obie strony się na to zgadzają. Jest. To jest w pewnym sensie taki cyfrowy feudalizm, nie? W sensie pozwalamy, dajemy temu chłopu tylko tyle, żeby żył i nic więcej, ale dzięki temu nie mamy przynajmniej buntów, nie? Bo nadmierna, zbyt szybki proces zniszczenia lokalnej gospodarki i pochłonięcia jej, przejęcia jej przez platformę, gdyby był zbyt szybki, to po prostu właśnie spotkałby się z jakąś reakcją, nie? Więc to jest takie powolne gotowanie żaby. I to jest trochę od nas zależy, czy my spróbujemy się w miarę w porę teraz zareagować, zanim wiele tych procesów się zdążyło tak domknąć, wiesz, i zatrzymać nas na jeszcze dłużej, czy zaczniemy teraz wprowadzać jednak jakieś rozwiązania, regulacje, otwierać te pozamykane silosy, mówić właśnie takim największym firmom, hej, nie możesz naraz prowadzić sklepu, prowadzić targowiska i zarazem patrzeć, co się na tym targowisku sprzedaje i codziennie rano wystawiać się w najlepszym miejscu, mając wszystkie te produkty, które mają pozostali, nie? A ty jak to widzisz? Twoim zdaniem jest nadzieja? Czy my się zaczynamy budzić z tego? Jak mówię tak globalnie. Wiesz co, niedawno były takie przesłuchania w Stanach znowu przed ich kongresem. Tych szefów właśnie 4 najbardziej znanych, ale też najbardziej niszczycielskich korporacji, czyli właśnie Google, Apple, Facebook, Amazon. I ktoś sobie zdał sprawę, okrągły stół.
Tak, tak, totalnie. Ale właśnie zdano sobie sprawę, że 40 lat minęło od czasu, kiedy były ostatnie takie duże antymonopolowe przesłuchania. Więc to jest trochę tak, że od kiedy Reagan, Thatcher, cała ta plejada neoliberalnych polityków mówiła nam, że tak, rynek się sam zrobi, wszystko się samo, musicie zamknąć oczy, iść w stronę klifu i to się samo, potem swobodne spadanie, samo się wszystko reguluje, rynek tam poprzestawia, i samo się zrobi. No niestety okazuje się, że rynek kończy się dominacją największych. I te 40 lat trochę zostało straconych pod tym kątem, ale mamy długą historię i regulacji właśnie, mówiłaś sama o regulacjach na rynku kosmetycznym, zdrowotnym, szczególnie wrażliwy rynek, tak? Ale mamy długą historię regulacji na podobnym do cyfrowego rynku. Myślę tu o wszystkich rynkach, na których występują tak zwane efekty sieciowe, czyli to, że nie mam takich klasycznych efektów skali, że po prostu mam większą fabrykę, to produkuję jeszcze więcej, więc koszty postawienia tej fabryki były relatywnie tańsze, tak? Bo mogę coraz więcej produkować. Tylko mam tak, że mam, nie wiem, 10 użytkowników, oni wszyscy między sobą mają jakieś połączenia, z które jakąś wartość przynoszą. Jak dostawiam jeszcze jednego, to teraz to nie jest 10 plus 1, czyli 11, tylko to jest ten jeden i jego połączenia ze wszystkimi 10. Więc jak mam 100 i dostawiam jeszcze jednego, to dostawiłem teraz właśnie 100 nowych razy połączeń. Razy 100 nowych połączeń. Dokładnie. I teraz te efekty sieciowe sprawiają, że no oczywiście wszystkie takie segmenty rynku rzeczywistości gospodarczej, w której występują te efekty sieciowe, mają naturalną tendencję, żeby jeszcze szybciej zejść do jednego dominującego podmiotu i całej reszty maluszków. I historycznie to jest oczywiście kolej. Jak stawiam gdzieś tory, no to nie będę stawiać obok nowych torów, a łączę ciągle nowe miejsca. Tak, dostawiam nowe miasto, więc to miasto już teraz łączy się ze wszystkimi pozostałymi miastami, bo można tam dojechać koleją. To jest oczywiście elektryczność, bo stawiamy maszty, tak, i możemy teraz puszczać. Ta wieś, która korzysta z elektryczności, korzysta nie tylko ze źródła, które jest we wsi obok, tylko korzysta z całej sieci, którą zbudowaliśmy. No i oczywiście to jest najbardziej taki ostatni historycznie w naszej gospodarce przykład, czyli rynek telekomunikacyjny, operatorzy telekomunikacyjni w naszym kraju, tam jakieś T-Mobile, Play, Orange i tak dalej. I też byliśmy w stanie ich regulować, nawet w Unii, tak? Znieśliśmy roaming w Unii. Być może to nie jest jakiś wielki sukces, tak finansowo, czy nie wiem, nie zmieniło to oblicza tego rynku, no ale każdy z nas chyba cieszy się z tego, że wyjeżdża na wakacje i nie musi się zastanawiać, ile ma tych cholernych minut, tylko po prostu dzwoni. Jesteśmy nagle obywatelami jednego kraju. Jest totalnie inne poczucie. Więc nasza możliwość, nie wiem, pójścia do tych firm i Komisja Europejska nad tym pracuje. Kodeks usług cyfrowych, nowe narzędzia dla wzmacniania konkurencji. Te wszystkie rozwiązania są możliwe. Możemy powiedzieć tym podmiotom, hej, jeśli chcecie mieć dostęp do największego rynku na świecie, czyli rynku Unii Europejskiej, macie, nie wiem, otworzyć swoje skarbnice danych i przekazać je też w ręce społeczeństwa, żeby można było z nich robić jakieś innowacje. Macie powiedzieć, że przestaniecie faworyzować swój własny sklep i tak dalej, i tak dalej. Moment na to jest bardzo dobry. My w Polsce prowadzimy taką kampanię polskiej karty suwerenności cyfrowej, bo nawet Polska ma jakieś możliwości, nieduże, ale ma naprawdę i mapujemy te możliwości. Europa ma duże szanse. Znaczy, wiesz, wejdę ci w słowo, ale abstrahując od tego, czy my mamy jakieś możliwości, mamy tylu obywateli, że my musimy mieć coś do powiedzenia. Absolutnie. Nas jest za dużo jako Polaków, żebyśmy siedzieli cicho jako kraj, niezależnie od pozycji. Dobrze o tym przed chwilą rozmawialiśmy. Sam mówiłaś o Estonii, która jakby jest w stanie budować jakieś innowacje, jest w stanie. A tam jest 1,3 miliona mieszkańców, czyli mniej niż w Warszawie. My mamy prawie 40 i uważamy, że nie możemy narzucać pewnych zasad gry, albo nawet przestrzegania prawa, które już obowiązuje w tym kraju, nie? Egzekucji tego prawa. Zresztą mówimy tu w ogóle nie tylko o korporacjach amerykańskich. Prawda jest taka, że w Brukseli dominuje teraz takie podejście, że musimy bronić korporacji europejskich. No. Wiesz, to jest właśnie bardzo trudne, nie? Bo ministrowie szczególnie rozwoju, finansów i duże spółki mówią, musimy bronić europejskiej drogi w rozumieniu naszych czempionów, ale druga strona też mówi, musimy bronić europejskiej drogi w rozumieniu wartości, które nam jakoś przyświecają tutaj. Może być w tym taki lekki element, nie wiem, no, takiego europejskiego imperializmu, czy takiej nowej. Ale w pewnym sensie wytwarza się jakaś taka europejskie poczucie wspólnoty. Bo my widzimy, że
Nie chcemy rzeczywistości chińskiej, gdzie monitoring na ulicach non-stop patrzy, gdzie idziesz, kim jesteś, co robisz i ci przyznaje jakieś punkty, ani nie chcemy rzeczywistości amerykańskiej. Czyli gdzie anarchii. No teraz tak, toczącej się wojny domowej, bo te nierówności już tak wybiły poza skalę, że po prostu ludzie tam wiesz, podpalają sklepy i walczą ze sobą na ulicach. U nas są jakieś standardy, których bronimy i czy to jest strona, nie wiem, bardziej prawicowa, czyli jakiś tam ordoliberalizm, czy bardziej lewicowa, czyli socjalizm, no to wszyscy się zgadzamy, że duże nierówności szkodzą gospodarce. Szkodzą, bo szkodzą konsumpcji, szkodzą zaufaniu poczucia, takiego bezpieczeństwa w społeczeństwie. Słabe usługi publiczne, czyli słaby system edukacji, słabe zdrowie kończą się czym? Tym, że nie umiemy poradzić sobie w pandemii, tym, że mamy niewyedukowanych obywateli, którzy na przykład nie wnoszą właśnie wartości dodanej w pracy. Więc mamy pewne traktowanie prawa, równość obywateli wobec prawa. Te wszystkie rzeczy, system demokratyczny, który dla nas jest podstawą. I te wszystkie elementy no, składają się poszanowanie godności osoby ludzkiej, prywatności. Te wszystkie elementy no, stoją u podstawy jakiegoś europejskiego ładu i teraz się zastanawiamy, okej, po latach wchodzenia tutaj amerykańskich korporacji, po latach tego, jak nie wiem, AliExpress wchodził sobie tutaj i po cichutku, nie wiem czy wiesz, ale pod względem obrotów to jest prawdopodobnie największa platforma sprzedażowa w Polsce. Nigdy nie byłam na AliExpress, mogę być z tego dumna? Tak, możesz i to jest bardzo ciekawe, bo on ma kilkukrotnie mniej na przykład kont użytkowników niż Allegro, ale obroty ma prawdopodobnie większe, tak wychodzi z naszych szacunków. Bo ma taką stałą bazę tych ludzi, którzy ściągają te produkty tak. I tu je idą na ilość sprzedają. Tak, dokładnie. No i właśnie i nie szanują lokalnego prawa, tak samo ekstraktują te dane. No jakby nie chcemy, i to poczucie w Europie rośnie. Nie chcemy być ani jakąś kolonią amerykańską, ani nie chcemy być po prostu takim no, wyzyskiwanym... Rynkiem zbytu Chin? Rynkiem zbytu dla Chin, no tak. Wiesz, jak przyjeżdżają z Chin, przylatuje transport lotniczy albo przyjeżdżają pociągi, to z Chin są pełne. Z Polski wyjeżdżają z mlekiem, z jabłkami, z miodem i czasem jakieś tam pojedyncze rzeczy typu ubrania. This is it. Jakby ten, jeśli chcemy dalej być teraz cyfrowym rynkiem zbytu, no to droga wolna. To jakby Europa postawi krzyżyk na całej swojej historii. A jeśli chcemy jednak odzyskać tą suwerenność w przestrzeni cyfrowej, no to jest pora na działanie. No właśnie, powiedziałeś o karcie suwerenności, ci wtedy przerwałam. Na czym ona dokładnie ma polegać? Jakby do kogo ona ma trafić? Wiesz co, w głównym, znaczy uczestniczymy też w tych rozmowach europejskich, ale tak naprawdę najbardziej chcemy uświadamiać właśnie Polaków i Polki i naszą klasę polityczną, że rzeczy da się robić już na poziomie Polski i że możemy tutaj stawiać pewne wymagania, że nie wiem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może jeszcze aktywniej zajmować się ochroną konkurencji i konsumentów w przestrzeni cyfrowej, bo nie jest to wcale oczywiste i często te główne organy, no właśnie tak samo jak my sobie nie zdajemy sprawy, tak samo oni trochę zajmują się tematami, które rozumieją i znają od lat. I najczęściej, kiedy temat jest duży, kiedy jest trudny, kiedy pojawiają się takie wątki, jak nie wiem, jakieś algorytmiczne zmowy cenowe, no to jak tam to słyszą, to po prostu od razu jest z jednej strony fascynacja, ale z drugiej poczucie, nic się z tym nie da zrobić, my o tym nie słyszeliśmy. No i trochę naszą intencją jest, żeby pokazać, nie, to jest proste. To jest proste i niektórzy już to robią. Są takie tematy jak, nie wiem, ochrona pracowników, gdzie i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii już od dawna wychodzą wyroki sądowe. Nie Uber, czy Bolt, to nie są firmy IT, są firmy taksówkarskie. I mean, wyznaczają trasę, wyznaczają temu taksówkarzowi, że ma gdzieś pojechać i kogoś zawieźć, obsługują płatność, to nie jest firma IT. Firma IT to by była, gdyby dostarczała algorytm, dawała go temu taksówkarzowi, mówiła rób sobie co chcesz, to by była wtedy taka spółdzielnia cyfrowa na przykład. Więc wiemy, jak chronić pracowników, wiemy, jak chronić rynek mieszkaniowy, bo można wprowadzać pewne limity dotyczące Airbnb, żeby nie było tak, że jak w Polsce nawet, że ceny mieszkań rosły aż do pandemii naprawdę drastycznie, bo całe nowe osiedla mieszkaniowe były natychmiast kupowane przez inwestorów, którzy zamieniali je na Airbnb. No i co z tego, że ludzie nie mają gdzie się wprowadzić do pracy, na studia, no ale raz w miesiącu ktoś przyjedzie na tydzień i zostawi sport. Tyle co za miesiąc. No, dokładnie. Ale właśnie ja słyszałam, że na przykład w Hiszpanii i we Francji już są tego typu Oczywiście. Obostrzenia, że po prostu nie można wynajmować. Ja w ogóle słyszałam jakieś takie historii,
że w Paryżu każda osoba, która, może też znasz ten przypadek, każda osoba, która ma więcej niż 3 mieszkania w centrum Paryża, zaczyna płacić tak wysoki podatek, że tym 10 rodzinom, które tak naprawdę posiadają większość nieruchomości w danej dzielnicy, nie opłaca się już w tym momencie ich posiadać, oni muszą to sprzedać państwu za jakiś bezcen i wtedy te mieszkania wkraczają na rynek z powrotem w normalnej cenie, gdzie przeciętni obywatele mogą sobie na nie pozwolić, dzięki temu mogą mieszkać w swoim własnym mieście. Tak, tak, tak. Absolutnie jest dużo takich przykładów. Islandia wprowadziła na przykład też bardzo ciekawe rozwiązania, że jest górny limit, ile możesz zarobić na tych mieszkaniach w ciągu roku. W związku z czym, jeśli wynajmujesz w stolicy, to jest ci trudniej, bo szybciej docierasz do limitu. Hmm. Jeśli wynajmujesz poza stolicą, co w sumie premiuje taką lokalną gospodarkę i turystykę, no to wtedy możesz znacznie częściej wynajmować. I tych rozwiązań jest bardzo dużo. Oczywiście przeciwnicy różnych regulacji zawsze stwierdzą, to jest blokowanie innowacji, to jest coś tam. Ale przypominam, że najwięcej innowacji powstawało nie wtedy, kiedy była po prostu wolna Amerykanka, bo wtedy idziesz po linii najmniejszego oporu, wpychasz chałturę, nie patrzysz na skutki społeczne, tylko jedziemy, kasa jest. Tylko najwięcej technologii powstało wtedy, kiedy odgórnie powiedzieliśmy, hej, wszystkie wysiłki, państwo daje masę pieniędzy na badania, ale te badania mają służyć konkretnemu celowi, na przykład celowi postawienia człowieka na Księżycu. Mhm. Najbardziej znany przypadek, z którego dziś korzystamy we wszystkich technologiach cyfrowych, one powstawały właśnie w tamtym okresie. Więc to, że my postawimy jakieś wymagania przedsiębiorcom technologicznym, to nie jest blokowanie innowacji, jest dokładnie odwrotnie. To jest zwiększanie innowacji. Bo oni teraz muszą wymyślić, w jaki sposób tworzyć te technologie jeszcze lepiej, w taki sposób, który zarazem pilnuje, żeby nam się społeczeństwo nie wywróciło po prostu, nie rozpadło, nie rozjechało, żeby nie było, nie wiem, biedy albo zamieszek. Znaczy po prostu te rozwiązania są z mojej perspektywy bardziej praktyczne, bo jeżeli mamy mniej opcji, to nie odfruwamy i nie kombinujemy, nie robimy rzeczy po prostu dosłownie z kosmosu, tylko mamy jakiś zawężony teren i tam trzeba to zrobić tak, żeby było najlepiej. I powiem Ci, że po takim tragicznym dość wstępie, to brzmi jak nadzieja, mam wrażenie. Wiesz, to jest bardzo nieintuicyjne i często ludzie tego nie rozumieją, ale największe korporacje nie sprzyjają innowacyjności, rozwojowi i postępowi technologicznemu. Sprzyjają, tylko ich własnym. No właśnie, w związku z czym, jeśli mają małego gracza, który może im zagrozić i stworzyć produkt, który byłby minimalnie lepszy, musisz go jak najszybciej kupić i wykorzystać dla siebie. To nie znaczy, że ten gracz teraz będzie lepszy, bo być może właśnie ty go kupujesz po to, żeby jak najszybciej go rozmontować. Taki przypadek, który zresztą na początku książki opisuję, był z nowej klasy respiratorami, które przed koronawirusem miały być produkowane. Kupiła je spółka Covidien, która... Cóż za nazwa? Tak, która ma całą masę, wiesz, portfolio różnych produktów. No i oni kupili po to, ponieważ oni produkowali inne respiratory starszej generacji. Więc kupili spółkę Newport, która miała nowsze, tańsze, lepsze respiratory. Natychmiast cały zespół badawczy rozczłonkowali, wszystkich wysłali do innych spółek, a tamten patent schowali do szafy. No bo to groziło zwrotowi z tego starego patentu, który już mieli. Więc po co Facebook kupił Instagrama? Zuckerberg napisał to w mailach, które zresztą są podstawą tego procesu antymonopolowego. Instagram nam zagraża. Być może będzie lepszym rozwiązaniem niż Facebook, więc musimy jak najszybciej go przejąć i spowolnić jego rozwój, żeby nigdy nam nie zaczął zagrażać. Więc w ten sposób innowacje, masę innowacji na przykład też przejmował Google i YouTube, no bo teraz to jest to samo, tak? Przejmował masę innowacji dotyczących na przykład streamingu audio, streamingu wideo, kompresji dźwięku itd., itd. Przejmował je tylko po to, żeby implementować je na swojej platformie i nie dawać do tego nikomu innemu dostępu. Więc innowacje w ten sposób są właśnie ograniczane. Trafiają w bardzo wąskie ręce, nikt inny nie może z nich korzystać. A co więcej, środki, które mogłyby służyć na rozwój jeszcze lepszych innowacji, znowu trafiają tylko do tych dużych firm, które skupiają się tylko na tym, jak pilnować, żeby użytkownik nie uciekł z mojej platformy. Życie w strachu. Zostawiając na chwilę te kwestie, które nam mogą się wydawać, mi przynajmniej, mało ode mnie zależne, skupmy się na tym, tylko co... Tylko powiem, to tak? Absolutnie nieprawda. No właśnie, bo chciałabym skupić się na tym, co mogę zrobić ja jako użytkownik internetu? Czy po rozmowie z Tobą powinnam się od razu wylogować, zamknąć wszystkie konta i po prostu liczyć na to, że moje dane już dalej się nie rozwiną, nie zostaną sprzedane? Czy w ogóle jest jakaś szansa ochronienia się i uczestniczenia nadal w życiu internetowym?
Absolutnie. Pamiętajmy, że przede wszystkim te platformy stworzyły całą masę mechanizmów, które mają nas wciągać i mają nas angażować jak najbardziej. I celowo, o tym chociażby Tristan Harris mówił przy różnych postępowaniach, były etyk projektowania w Google, który odszedł, bo widział, jaka tam jest etyka. Etyk w Google. Która, jaka tam jest etyka, tak, jaka tam jest etyka projektowania, że aż odszedł. Powołał takie centrum, Center for Humane Technology, i oni bardzo często tłumaczyli też innym ludziom, jak psycholodzy behawioralni, którzy zajmują się właśnie studiowaniem błędów poznawczych człowieka, który jednak no, wychował się do tego, żeby biegać po sawannie i zbierać jagody albo polować na bizony, że ten człowiek, który do tego był przystosowany, ma jakieś tam błędy poznawcze, które mu ciążą. I można je wykorzystać. I te platformy celowo to robią. Przykładowo, dlaczego wszystkie platformy robią nieskończone scrollowanie? Bo wiemy, że kiedy scrollujesz i dostajesz znowu coś nowego, to masz wyrzut dopaminy, tak jak grasz w jednorękiego bandytę. I nawet testowano hazardzistów, ludzi, którzy są uzależnieni od hazardu, co wiemy, że jest chorobą cywilizacyjną, tak? I więc wiemy, że jest chorobą, że to jest ten sam mechanizm się wyzwala, kiedy ludzie scrollują apkę, i wtedy właśnie oni decydowali, tak, to jest świetny mechanizm. Ludzie zostaną dłużej, będą więcej klikać, czyli więcej danych. Dlaczego powiadomienia są na czerwono? Bo kojarzą nam się z zagrożeniem. Masa tych mechanizmów jest w ten sposób celowo projektowana, więc najprostszym rozwiązaniem, takim pierwszym, które pozwala w ogóle odzyskać jakiś rodzaj autonomii, dokładnie, jest to, żeby po prostu starać się mniej korzystać z tych aplikacji, jeśli można włączyć w nich różne funkcje, typu tryb czarno-biały, sprawdzać raz w ciągu dnia powiadomienia na przykład. Albo na przykład w ogóle wyłączyć powiadomienia. Ja mam wyłączone z aplikacji. Tak. Tylko jak ktoś do mnie dzwoni lub pisze SMS-a. Wyznaczać bardzo precyzyjne momenty w ciągu dnia, typu, nie wiem, jem z kimś, spotykam się z kimś, kiedy nie wyciągam pod żadnym pozorem tego telefonu. No jeśli ktoś do mnie dzwoni, ma mi coś do powiedzenia mega ważnego, to ja rozumiem, nie? Ale machinalne... Przez chwilę nudzę się w rozmowie z tobą, więc natychmiastowo sięgam po telefon i próbuję... To ja bym z tobą nie rozmawiała. Uzależniony... znaczy, wiesz, teraz już jestem mocno walczę, ale znam to po prostu, że jestem ciągle bombardowany jakimiś bodźcami, więc jak przez chwilę w rozmowie nie dostaję z tobą bodźca, to instantowo sięgam po telefon, scrolluję, żeby szybko jakiś bodziec mnie zainteresował. To wpływa... To jest przerażające. Mój brat tak robi, a jest młodszy, więc to jest trochę też już cywilizacyjna przypadłość. Jestem zbyt ciekawa. I to wpływa na nasze zdrowie psychiczne bezpośrednio, nie? Były badania o tym. Większy spadek jakości spędzanego czasu, wzrost samobójstw, wzrost depresji. To jest problem, który coraz bardziej rośnie. Więc odzyskanie tej autonomii w ogóle nad swoim czasem, nad samopoczuciem, nad tym, że nie muszę pozwalać tej sferze życia jakoś tak w ogóle zagarnąć wszystkiego, nie muszę być ciągle obecny, to jest w ogóle krok pierwszy, taki, który pozwala ci być świadomą jednostką. Nie mówię, że masz się odłączyć od Matrixa i w nim w ogóle nie bywać, ale kiedy w nim bywasz, to bywasz w nim świadomie. No i później... Jeszcze na chwilę ci wejdę w słowo, bo ja jestem trochę zwolenniczką takich działań radykalnych na sobie, bo ja wiem, że jestem tylko słabym człowiekiem, w związku z tym nie wierzę też za bardzo w silną wolę, tylko polecam dla osób, które nie mają jeszcze takiego nawyku wyłączania, bo ja już teraz zawsze tryb samolotowy kilka godzin przed snem, w innym pokoju jest telefon i mnie to nie obchodzi. W weekendy sobie robię bez Instagrama, chyba że rzeczywiście muszę coś tam dokonać jakichś czynów. Natomiast są takie apki, które dają ci taki slot czasowy właśnie na to, ile możesz korzystać z danej aplikacji, typu godzina dziennie. I jak to wykorzystasz, to twój telefon nie pozwoli ci już wejść na Instagrama. I ktoś może powiedzieć, że to jest absurdalne, bo jakby powinnaś sama mieć w sobie tę motywację. Ja uważam, że nie. My, że jesteśmy uzależnieni, tak samo jak od, jak powiedziałeś, hazardu czy od zakupów, to tak samo jesteśmy przyzwyczajeni, mamy ten nawyk sprawdzania telefonu, a jak nagle nasz telefon mówi, przekroczyłeś limit, to wtedy mówisz, okej, no tak. Dobra, to jutro, będę posłuszny. Ludziom w depresji nie mówi się, masz jutro, znaczy niektórzy tak mówią i to jest właśnie problem, masz jutro wstać, czuć się lepiej, pójść pobiegać, tylko idziesz na psychoterapię. To jest normalne, że korzystasz z jakiegoś oparcia, nie? Jak ludzie idą na rehabilitację, bo mają uszkodzoną nogę, to korzystają z poręczy, z kuli, tak? To wszystko właśnie jest po to, żeby stopniowo zbudować sobie tą świadomość i tą autonomię, a nie oczekiwać, że day one jestem już nowy ja,
A to jest bardzo, bardzo XXI wiek style, tak. Takie podejście mam wrażenie. Wiesz co, a ja na chwilę chciałem obrócić tą rozmowę w ogóle i ja zadać Tobie pytanie, tak? Że w sumie ograniczając tego Instagrama, nawet mówiąc o tym cyfrowym minimalizmie i tak dalej, czy nie masz poczucia, że podcinasz gałąź, na której siedzisz sama? Tak, ale ja chcę ją trochę podciąć. I fajnie, że zadajesz to pytanie, bo ja bardzo lubię zadawać pytania, ale jeszcze bardziej lubię odpowiadać, jak można się domyślać po tym podcaście, gdzie dosyć sporo mam też własnych przemyśleń. Tak, no, uważam, że jakby internet, to można, wiesz, bardzo generalizować, że jakby cały internet jest wspaniały, bo dał nam to wszystko, co nam dał właśnie, co mówiliśmy na początku, te możliwości dowiadywania się rzeczy, informowania się wzajemnie, poznawania ludzi z drugiego końca świata i jakby to jest w ogóle cudo, wspaniałe zjawisko. I tak samo uważam, że można wykorzystywać media społecznościowe do świetnych celów. Ja też z nich czerpię i sama wiem, że dzięki nim mam taką rzeczywistość, jaką mam i jestem przeszczęśliwa, bo nie mogę powiedzieć, że o, internet jest zły, wyłączam internet na weekend. Oczywiście, że jakby to jest to, czym się zajmuję na co dzień, ale jednocześnie jestem świadoma, tak jak w każdej branży, zagrożeń, które z tego wynikają. I uważam, że potrzebujemy jako społeczeństwo więcej refleksji nad tym, co konsumujemy. Ostatnio słyszałam, że człowiek w ciągu jednego dnia, człowiek w XXI wieku, w ciągu jednego dnia ma dostęp do większej ilości informacji niż nasi pradziadkowie przez całe życie. No to jest duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o to, tak. Czym ja się będę otaczać. I ostatnio właśnie zrobiłam sobie też taki trochę detoks treści i odobserwowałam wiele, wiele kont, bo pomyślałam sobie, jeżeli ja spędzam kilka godzin w tygodniu patrząc się na to, to chyba byłoby super, jakby to mnie chociaż polepszało humor i uszczęśliwiało, a nie ja staję się ofiarą tego, co kiedyś wybrałam sobie na moją rzeczywistość. Jesteś tym, co jesz, nie? Tak. Tylko i tak cyfrowo. Samo jesz też informacje, konsumujesz informacje, więc może właśnie dzięki temu, że jestem bezpośrednio w sercu tego świata, to mam większą świadomość tego, jak to działa i to dla wielu osób może być szokujące. Ja bardzo mało korzystam z telefonu, a kiedy jestem z kimś, to nigdy nie korzystam z telefonu, mimo że ktoś mógłby założyć, że ja pewnie cały czas będę robić zdjęcia, odpisywać. Nie, jestem z człowiekiem, nie ma telefonu. Fajna zasada kolejna, kiedyś ktoś mi powiedział, jest super, że kiedy spotyka się ze znajomymi na kolację, wszyscy kładą telefony na środku stołu, jeżeli ktoś weźmie swój telefon, płaci za wszystkich. No, superowa motywacja, robiliśmy, bo jeszcze... Tak, robiliśmy tak kiedyś, no. I ktoś może powiedzieć, znowu nie umiesz sama podjąć tej decyzji, musisz się sobie grozić finansowym obciążeniem? Tak, bo jesteśmy tylko ludźmi i trzeba też trochę mieć pokory w tym wszystkim. Mi się to podoba. To jest może taka minimalna, konserwatywna część we mnie, ale lubię te rytuały. W sensie takie, że wytwarza się wokół jakiegoś problemu, który jest realny, wytwarza nam się takie kulturowy rytuał, że jest jakaś gra, że coś się dzieje, pamiętamy o tym. Robiliśmy to na studiach i jakoś, nie wiem, rozmyło się to w pewnym momencie. Pokonał nas jednak ten technologia. Facebook nas pokonał. Tak, tak, tak. To powiedz co jeszcze? Na to pewno, jest taki pierwszy krok. Na pewno kolejnym krokiem jest to, żeby zastanowić się tak naprawdę właśnie, coś o czym już wspomniałaś, nie? Które aplikacje, które rzeczy, z których korzystam, czy które konta nawet, które obserwuję, które rzeczywiście mnie rozwijają i budują, a które obserwuję jako jakieś takie, nie wiem, guilty pleasure toksyczne i może częściowo ściąć z tych, które są guilty pleasure, zostawić sobie jakieś, ale po prostu... Czy potrzebuję wszystkich tych aplikacji, czy potrzebuję tych wszystkich połączeń, które mam, czy przejrzeć sobie to, co na przykład właśnie największe te platformy, Facebook, Google, w swoich produktach typu YouTube, Gmail i tak dalej. Jeśli ktoś ma jakieś konta na właśnie sprzedażowych serwisach typu Amazony, sprawdzić, co oni wiedzą o nas, zobaczyć, wejść po prostu w te kokpity z tyłu, to jest trudne, to jest bardzo ciężki gąszcz guzików, opcji, czegoś tam, to jest celowo trudne, bo to ma zniechęcić ludzi, oni mają tego nie wiedzieć, ale możesz i każdy może spróbować wejść tam, przeklikać sobie to i zobaczyć na przykład ile stron ma ciągle dostęp do Twoich danych. Ja zanim sprawdzałem na przykład ile jest połączonych, zanim to sprawdziłem i wyczyściłem, to było ich ponad 700, bo często były to strony, na które raz tylko wejdziesz, ale weszłaś na nie, one już zaimplantowały Ci de facto taki inwigilacyjny, taki tracking device, jak w filmach o Bondzie. Przykleiły Ci pyk. My na to mówimy cookies, nie? Tak, sympatyczne, tak. Słodkie, ciasteczko. To jest chip, taki jak okay. W filmach o Bondzie jest instalowany pod furę i potem ktoś jeździ, a ja patrzę na mapę i widzę, gdzie on jeździ. To jest cookie. To ale jest to, czym naprawdę wyciszone, to jest. Bo przecież, nie wiesz, parę lat temu było, są pliki, cookie, które...
biorą nasze dane i wszyscy mówili, o nie, to jest takie przerażające, a teraz na każdej stronie masz na całym ekranie, używamy plików cookie i my klikamy akceptuję. I nagle nam to spowszedniało, to jest okej. Bo niestety te regulacje zostały napisane w bardzo, bardzo rozmyty sposób, bo to jeszcze było w czasach, kiedy było trochę takie podejście, o nie możemy za ostro, nie możemy za ostro, więc powiedziano, musicie informować. Informowanie to jest za mało, my musimy mieć wybór, a nie informację. Co to jest za informacja, że ktoś przyszedłby do nas i o, a teraz wyciągnę pana z mieszkania, spałuję i wsadzę do aresztu. Zgadzasz się czy nie? A okej, no to fajnie. No jakby musi być wybór, tak? I bardzo często jest tak, że dostajemy opcję, nie wiem, więcej opcji i mogę przeklikać przez 1000 opcji, żeby powyłączać jakieś tam zgody marketingowe, albo mogę kliknąć, tak, zgadzam się, zamknij. Powinno być to odgórnie powiedziane, jest bardzo prosty sposób. Jest czerwony guzik, nie zgadzam się na nic, zielony, zgadzam się na wszystko. I teraz proszę bardzo, mogę wybrać. Oczywiście większość ludzi wybrała, że nie zgadzam się i teraz w tym byłaby intencja twórców strony, żeby powiedzieć, jeśli szanujesz naszą stronę, jeśli chcesz, żebyśmy my wiedzieli o tobie więcej, dzięki czemu pomagasz nam trochę przetrwać, no to wyraź tą zgodę. To byłaby jakaś rywalizacja o tego konsumenta w sieci. Więc możemy odinstalować, odfollowować różne rzeczy. No i moim zdaniem ostatni krok jest jednak taki, że jak już zaczniesz od siebie, ale musisz skończyć na świecie jednak. Nie? Tutaj nie można wszystkiego zrobić siedząc tylko z domu i licząc, że tak się zmieni świat. I ja bym cały czas adwokował, żeby ludzie robili takie rzeczy. Pamiętali, że reprezentują ich jednak politycy, reprezentują ich europarlamentarzyści, polscy parlamentarzyści. Znacie się z nimi albo znacie jakichś działaczy w młodzieżówkach, podrzucajcie im te materiały. Ten podcast, niech posłuchają tego. Niech zobaczą materiały karty cyfrowej. Niech posłuchają tego i zobaczą, że muszą przestać zbywać te tematy jako nieistotne, bo uważają, że to, że prowadzę konto na fanpage na fejsie, mój jako polityka czy polityczki, to jest już wystarczające, to ja już jestem taki cyfrowy. No tylko nie chronisz społeczeństwa przed tym, co jest najtrudniejsze, nie? I musimy my sprawić, żeby ci ludzie mieli poczucie, tak, ludzi to interesuje, tak, ja muszę interweniować, bo jak nie interweniuję, to pozwalam na to, żeby największe korporacje wyciskały z ludzi wszystko. I też musimy uwierzyć w to, że nasze zdanie jest ważne dla tych polityków, dzięki czemu oni poprzez nasze komunikaty idące od nas zobaczą, że my mamy coś do powiedzenia. Bo tak sobie teraz pomyślałam, że my zwalamy dużo winy na nich, że oni nas nie słuchają, ale jeżeli my nic nie mówimy, to czego mają słuchać? Absolutnie, absolutnie. A są momenty, które to pokazały, tak jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że strajk kobiet w tych ostatnich czasach, no jakby czarny protest, jakby to były momenty, które były, oczywiście sprawa, która jest totalnie na innym poziomie. Tu mówimy o jakimś wyzysku, podduszaniu społeczeństwa, niszczeniu małych firm, a tu mówimy o wprost zagrożeniu dla życia i zdrowia kobiet, więc to trochę nie próbuję porównać skali, ale że taka mobilizacja, jeśli jest możliwa mobilizacja, to choćby oni chcieli, to się przestraszą. To jest też ważne, żebyśmy pamiętali, że po pierwsze możemy ich informować, a po drugie możemy im też mówić, jeśli tego nie zrobicie, to nie będziecie mieli naszego szacunku, naszego poparcia. Po prostu czas na powrót wiary w społeczeństwo obywatelskie. A na koniec powiedz mi, dla osób, których interesują te tematy, ale chcieliby wejść poziom wyżej, o czym poczytają w twojej książce? Wiesz co? Albo raczej 10 poziomów wyżej, patrząc po spisie treści. No jest ciężka, to prawda, ale starałem się naprawdę i cała redakcja starała się zrobić ją trochę prostszą. Wydaje mi się, że jeśli kogoś interesuje szczególnie, jak do tego doszło, to znaczy jak z tej obietnicy, która nam została złożona, że będzie super, będzie swoboda ekspresji, wszystkich nas uwolni od pracy, roboty, cyfryzację i internet, jak stąd przeszliśmy do punktu, w którym jednak mamy kapitalizm ogromnych platform, które wyciskają te dane, jak to się ekonomicznie stało, jakie są rzeczywiście czynniki, jakie są liczby, które to pokazują, jakie są procesy, które do tego doprowadziły. Jeśli to nie ma, jeśli ktoś chciałby w taki pogłębiony sposób to zrozumieć, a potem zrozumieć, jakie jest też rozwiązanie, bo o tym też mówię. Jak powinniśmy tworzyć cyfrowe spółdzielnie, które nas wszystkich, właśnie to społeczeństwo obywatelskie, mam głos, tak? Mam głos jako kierowca Ubera, mam głos jako członek społeczności na Facebooku. Wiesz, codziennie korzystając z Facebooka akceptujemy standardy społeczności. Powiedziałaś coś kiedyś, że masz jakieś standardy jako członkini tej społeczności? Czy one tak zostały zrzucone na spadochronie odgórnie, a się tylko tak ładnie nazywają? To są wszystko problemy, które staram się poruszyć w książce, no i ostatecznie pokazać, że no, gospodarka i w ogóle społeczeństwo, w którym te dane my przenieśliśmy z prywatnych silosów do takich
wspólnych przestrzeni, które nazywam wspólnicami danych. Jeśli będziemy nimi wspólnie zarządzać, to możemy te dane wykorzystać do tworzenia no, takich innowacji, jakie obiecywali nam twórcy science fiction. Tak? Zamiast zastanawiać się, czy ktoś kupi jakąś moją głupotę, możemy przewidywać raka. Buzz Aldrin to powiedział kiedyś na okładce MIT Technology Review, był taki właśnie cytat z niego. To jeden z tych ludzi, którzy stanęli na Księżycu podczas tej pierwszej misji Apollo 11. On powiedział, że no, obiecywaliście nam misję na Marsa, a dostaliśmy Facebooka, nie? I no to są słowa oskarżenia od gościa, który jednak stał na Księżycu i chyba liczył, że ze swojego życia jeszcze zobaczy, wiesz, przyszłość właśnie, w której, która no, jest dużo lepszym miejscem do życia. A patrząc na to, jak świat się zaczyna palić, dosłownie od zmian klimatu i w przenośni, no to wydaje mi się, że właśnie, że w mojej książce przynajmniej jest pewna próba odpowiedzi na to, jak technologie mogą być lepsze. Jak możemy zaplanować lepszą przyszłość. Ja wierzę w to, że jest nadzieja, a Tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę. Super się z Tobą rozmawiałam. Mam nadzieję, że nie tylko ja, ale i słuchacze dowiedzieli się bardzo wielu nowych, poważnych, ważnych i skłaniających do działania rzeczy. Także życzę Ci wszystkiego dobrego i działajmy. Dzięki piękne. Pozdrowienia dla wszystkich. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 i możecie go posłuchać na YouTubie w wersji wideo, ale też na Spotify oraz na iTunesie. I na koniec będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę na wystawienie podcastowi recenzji. Na iTunesie będzie to możliwość dania mu dowolnej liczby gwiazdek i zostawienia kilku słów komentarza, opinii, ponieważ dzięki temu podcast jest promowany i z góry bardzo Wam za to dziękuję. Na Spotify możecie zaobserwować podcast, na YouTubie oczywiście zasubskrybować mój kanał i zostawić komentarz. Zawsze jestem chętna do dyskusji, czekam na Wasze komentarze, refleksje czy też rekomendacje nowych gości. I to samo dotyczy mojego konta na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, który jest poświęcony tylko temu programowi. Tam informuję o nowych odcinkach i z przyjemnością dyskutuję. Też zapraszam Was na mojego oficjalnego Instagrama, czyli Karolina Sobańska. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Pa, pa!